W sali kongresowej zakończenie zimy w mieście. Spektakl Planeta Ziemia, czyli podróże Małego Księcia, przygotowany został w ciągu 2 tygodni przez młodzież w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Samolot wylądował na scenie. Mały książę wyruszył w podróż ze swojej asteroidy, spotykając rozmaite postacie. Skąd przybył? Lecz ty jesteś niewinny. I przybywasz z gwiazd. Cały czas pamiętał o pozostawionej na swojej planecie róży. Pojawiały się któregoś ranka i więtły wieczorem. Krzak róży wykiełkował w ciągu dnia z ziarna, przyniesionego nie wiadomo skąd. Na imię róża mam, nie zapamięta pan. Na imię róża mam. W trakcie podróży książę spotkał kilka negatywnych postaci. Króla bezpoddanych. Kim najjaśniejszy pan rządzi? Wszystkim. Czy też wstydzącego się pijaka. Co ty tu robisz? Piję. Dlaczego pijesz? Piję. Aby zapomnieć. Zapomnieć o czym? Aby zapomnieć, że się wstydzę. Czego się wstydzisz? Wstydzę się, że piję. Uczestnicy feryjnych otwartych spotkań artystycznych pracowali ciężko, po 6 godzin dziennie. Trudno w tak krótkim czasie przygotować takie przedstawienie, ale się udało. To już po raz 11 młodzieżowe działania feryjne zaowocowały ciekawym spektaklem. Są znane od tysiącleci. Już Konfucjusz sławił ich zapach. Orchidee, zwane u nas storczykami, wciąż zadziwiają kształtem, kolorem i barwą. Te najefektowniejsze zgromadzono na ogólnopolskiej wystawie storczyków Orchidea 2014. W bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego można było nie tylko podziwiać te wyjątkowe rośliny, ale również kupić niektóre z okazów, czy też uzyskać fachowe informacje o sposobie ich pielęgnacji. Niegdyś sprowadzane do Europy z dalekich krajów, dziś hodowane są również w Polsce. Dla pierwszych gości, którzy przybyli na zimowy wieczór światła w Łazienkach Królewskich, przygotowano lampiony. Już po raz drugi odbył się specjalny wieczorny spacer po ogrodach muzeum, z tej okazji pięknie oświetlonych. W nastrojowym świetle ukazywały się zwiedzającym wszystkie budowle łazienek i wybrane partie ogrodu. Tego samego dnia w ramach międzynarodowego projektu Ogrody Światła podobny wieczór zorganizowały muzea we Francji, Niemczech, Rosji czy Chinach. Następna okazja do obejrzenia tak oświetlonych łazienek za rok. www.um.warszawa.pl